Panie i panowie, dziewczynki i chłopcy, dzień doberek i od razu na dzień dobry zarządzam weekend. Tak jest, to już chyba ta pora, że spokojnie może zacząć się luzować, ale jeśli jeszcze chwili wam brakuje, no to dobra, poczekamy. No ale skoro możecie oglądać ranking Jankesa, to znaczy, że no wcale nie jest tak źle. A skoro zarządziłem, to zaczynamy program i od razu opowiem wam, co dziś dla was przygotowałem. A mam jak zwykle trochę materiałów z internetu, mam szczyptę porad i całą masę klipów. No i mam też małą przystawkę przed weekendowymi daniami głównymi w SK TV. A przystawka wjeżdża zawsze na początek, więc jedziemy już teraz. Co się słucha, zawita do stolicy, nagrywarka pojedzie do Poznania, a weekend z Eską do Wrocławia na zlot zabytkowych samochodów. A to oczywiście nie wszystko, bo do nas też coś przyjedzie. W garbusie zamelduje się wyjątkowa Karolina Gilon, a na ściance, no ile się zmieści, Marcin Mistrz Gortat. I to wszystko tylko i wyłącznie oczywiście w ten weekend. Nie wierzycie? No to spróbujcie mojej przystawki. Już teraz. Co byś napisał na pasku w telewizji? Marcin Gortat został mistrzem NBA. Trochę nisko, jestem trochę za wysoka. Są dwa takie warzywniaki, pomidory, najlepsze malinowe jakie jadłem. Bardzo wszystkim polecam, w najlepszej cenie, świeże banany, prosto z Polski i świeże pomidory prosto z Afryki. Jest coś, czego żałujesz? Czy jest coś, czego żałuję? Jest wiele rzeczy, czego żałuję. Jest wiele rzeczy, tak. A miałaś operację plastyczną? Nigdy, a nie, miałam kiedyś, ale to było zmniejszanie biustu, czyli winno. Zmniejszałaś biust? Zmniejszałam biust. Uwielbiam tą reakcję. Ta jedyna, tak! Kim była twoja pierwsza miłość? Zwykłą dziewczyną ze szkoły. Patrzę na foty z podstawówki, to się zastanawiałam, jak mogłam się podobać tym kolegom z klasy. Albo a może wtedy klasy. Byłaś fajna, teraz jesteś ładna. A może na tamte czasy byłam fajna? Jaki sport uprawiasz oprócz koszykówki? Uprawiam wiele sportów. Siema, tu Ambujorzy, jesteśmy w Poznaniu. Chciałbym pozdrowić wszystkich, całą rodzinę, a teraz wam coś pokażę. Tak to mniej więcej wygląda. Ile hajsu Rudy zostawi w Poznaniu, a ile Olka wie o samochodach? O pierwszym przekonacie się już jutro, a odpowiedź na drugie pytanie poznacie już za chwilę, bo w rankingu Jankesa. Teraz mała, krótka pauza i za chwilę wracam do was z rankingiem klipów. Czołem, wracam, jestem na posterunku. Cieszę się, że zostaliście, bo skoro jesteście wy i jestem ja, no to znaczy, że możemy jechać dalej z rankingiem. No teraz przyszedł czas na to, co w SK TV jest najlepsze, czyli na klipy. W tym programie serwujemy wam podsumowanie tygodnia i taki the best of z podwójnej gorącej dwudziestki. Tam na straży klipów stoi oczywiście Ola Ciupa, więc teraz no, czas na jej gościnny występ w rankingu Jankesa w SK TV. Przed wami 5 najciekawszych i najbardziej popularnych teraz klipów. Pamiętajcie, że nowe notowanie już w sobotę o 14. Tymczasem gramy. Tutaj ranking Jankesa w SK TV i teraz przełączcie się w tryb oglądania aktywnego. Cokolwiek robicie, przerwa, bo teraz lepiej zobaczyć to, co dla was przygotowałem, bo same dźwięki mogą być dość dziwne. Dlaczego? Bo oto nadszedł czas na ranking sieci, czyli wynalazki z internetów. Zaczniemy od tych dziwnych dźwięków, bo przed wami na miejscu 5 kobieta z bardzo wyjątkowym, oryginalnym śmiechem. No cóż, no powiedzmy, że można go pomylić na przykład z gasnącą motorynką. It's like your voice box is like dying as you try to. Czas na miejsce 4 i pozostaniemy przy temacie motoryzacji, bo to ktoś w końcu nagrał odpowiedź na pytanie, jak ciężarówka może wskoczyć na dom. A odpowiedź wygląda tak. Nic się nie stało, nikomu nic się nie stało, choć trudno w to uwierzyć, ale serio, wszystko było w jak najlepszym porządku, no może poza tym domem. Teraz przechodzimy do miejsca 3, a tutaj wyjątkowy kot, a nawet kotek i bardzo szybka akcja ratunkowa. Powiem od razu szacunek dla tego pana.
Zabieramy się za miejsce drugie. Dzisiaj tutaj film z cyklu No nie wiedziałem, że to jest dyscyplina. Co dziś? Otóż dziś zawody w skakaniu na skakance i japońska ekipa, która udowadnia, że skakanka też może być sztuką. I czas na number one, miejsce pierwsze. No gdybym zadał wam pytanie, co jest największym hitem ostatniego czasu, to co byście powiedzieli? Gdybym spytał, jaką piosenkę nucą teraz wszyscy, pewnie sporo osób by powiedziało po prostu Señorita. I tak właśnie jest. Wersji tego numeru powstało no naprawdę dużo, sporo. Mógłbym tym wszystkim zapełnić cały ranking, jednak na pierwsze wychodzi ten numer. Oto number one ze wszystkich number one'ów, że tak się wyrażę. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't meet ya, but every touch is all la la la. It's true. La, la, la. Prawda, że pięknie zgrany duet? No i dobrze, no pośpiewajcie sobie trochę, a ja wracam do was już za moment. Dzisiejszy program zacząłem od rozpoczęcia weekendu, a ten weekend jest niestety dość specjalny, bo jeśli no dobrze wszystko policzyłem, to jest to ostatni weekend tego lata. Tak, to prawda, od poniedziałku nadchodzi jesień, no i wiem, że ta informacja do wesołych z pewnością nie należy. Mam jednak coś, co do jesieni pozwoli wam się no, trochę przygotować, czyli porady, które lepiej zastosować już teraz, żeby nie było, że nie mówiłem, dobrze? Potem, okej? Okay? Przed wami więc sposób na usmartfonowienie swoich rękawiczek za pomocą takiej przewodzącej nici. Będzie też szalik, no i chyba porada roku, czyli jak zabezpieczyć buty świeczką. I podobno to wszystko rewelacyjnie działa. No i wiem, że pewnie chcecie to wszystko sprawdzić, więc zostawiam was z tą myślą i kończę ranking Jankesa Weska TV, a zakończę zaproszeniem na wszystkie weekendowe premiery, zaproszeniem na nasze Insta, no i oczywiście zaproszeniem na ranking już za tydzień. No, no to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Dobrego weekendu.